zajęcia koordynacyjne. Znaczy, wydawać by się mogło, że są to zajęcia ze zwykłej gimnastyki, natomiast chodzi w nich o to, żeby się ci młodzi ludzie, zawodnicy nauczyli władać własnym ciałem w przeróżnych sytuacjach. W sytuacjach, które się mogą zdarzyć w każdym momencie na boisku, poza boiskiem również. Ćwiczenia, w których wykorzystujemy środki gimnastyczne, to znaczy i ćwiczenia gimnastyczne, i przyrządy gimnastyczne. Jakimś takim finalnym przyrządem jest tutaj trampolina, czyli batuty, na których no, trzeba się bardzo mocno sprężyć, trzeba umieć wykorzystywać napięcia ciała, rozluźnienia ciała, czyli ogólnie rzecz biorąc właśnie to, o czym na początku mówiłem, czyli koordynację ruchową. Także dla bramkarzy jak najbardziej, bo no, bramkarz, tak jak powiedziałem, no, musi w różnych sytuacjach się znajdować, różnie ułożyć ciało, różnie się wywinąć z pewnych wyskoków, pewnych parad bramkarskich i bezpiecznie spaść, upaść, czyli wybić bramkę, wybić piłkę, obronić, a jednocześnie nie zrobić sobie krzywdy. Także no, no, o to w tym wszystkim chodzi, żeby umieć władać własnym ciałem przy okazji gry na boisku również. Popołudniowy trening, no, gimnastyka, no, coś nowego dla mnie, no, bo no, nie robiłem tego wcześniej. Gimnastyka to była w podstawówce, ale ta gimnastyka w podstawówce, a teraz, no, bardzo pozytywnie, bo na pewno parę rzeczy się na pewno przyda i na pewno i w życiu, i na tym treningu, na meczach, na boisku. Dlatego był to pierwszy raz i mówię, nie ostatni.